Jezus, jak mi gorąco! Jak mi gorąco! Boże! Jazda, bo wam nie wiem, co zrobię! Hej, pytał się o ciebie Janek. Jaki Janek? Co ma w cyrku dzbany? Jazda stąd, kurduple, bo nie wiem, co wam zaraz zrobię, no! Ojejku, jak ja się przestraszyłam! Ojej, zabiłeś człowieka, baranie! Przestraszyłeś go na śmierć! Oja, ona serio nie żyje? Pewnie, że naprawdę! Haha, ale z ciebie paździesz! Słuchajcie, gospodarz idzie chodu! Witajcie, panie strachu, co tam? A, wszystko dobrze, słońce świeci, ptaki ćwierkają, żniwa niedługa. To dobrze. No, też tak myślę. A wiecie, co we wsi go dają? Co go? Że się wóz gruble nie boją. Tak go dają? Tak. A na co mi taki strach, na wie, co się go wróble nie boją? A weź, to co, gdzie ja się teraz taka biedna kukła podzieje, jak mnie gospodarz zwolni, no? Od jutra już tu nie robicie. Świat szeroki, szukajcie sobie roboty. Mamo, ja nie dam rady, kto mnie przyjmie? Panie strachu, biznes jest biznes. Świat szeroki, szukajcie roboty, a poza tym to tak, jesteście starzy, nie nadajecie się, a poza tym wróble to pestka. Państwo ograda i tle w tym, co macie. No i co ja zrobię, mamo? Mamusiu! Hej, pytał się o ciebie Darek. Jaki znowu Darek? Co się zepsuł zegarek? Ty, co się stało? Co go mi tu dasz gadał? Powiedział, że mnie zwalnia, no. No coś ty. No szkoda. Szkoda wam? No szkoda, szkoda. Że dopiero teraz, już dawno powinien cię wylać. Ja też spaciany pyś. No, nie ma się z czego śmiać. Powiedział, że na moje miejsce powiesi zdechłą wronę. Ojej. Na pewno się nie pomyliłeś? Może chodziło mu o łopaczące na wietrze szmaty? Albo miał na myśli wjechać? Nie pomyliłem się. Wyraźnie powiedział zdechłe wrony. Prawdę? Nie, na niby. Co robimy? Musimy coś wymyślić. Kochaniutki, albo ty coś wymyśl. Wymyśl. Straszku. Wymyśl. No, teraz Straszku, a wcześniej Janek co mu, albo Darek. No kurde, ale co? Dobra, ale nie będziecie mi już więcej dokuczać? Nie będziemy! Słowo? Słowo! Kto jest głupek? Ty! A kto jest mistrzynia? Ty! No to jak się mnie porządnie wystraszycie... gospodarz idzie! Może wam trochę pomogę? A co wy tu smaciane patachy się tu robicie? Dawać! Patrz, jaki straszny strach! No, brawo, panie strachu, brawo! Patrzę, przechodzę, naprawdę imponujące. Oczywiście, zostajecie. Ha, podwyżka albo odchodzę. Co, proszę? Podwyżka albo jak cię pacnę w ten twój poniemiecki hełm! Oczywiście, podwyżka, przepraszam. No i nie strach, tylko pan Straszysław.